W Lubawce prawie 30 hodowców bydła z powiatu kamiennogórskiego uczestniczyło w spotkaniu z Jerzym Wierzbickim, prezesem Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Zbigniewem Szczygłem, przewodniczącym zarządu klastra Wołowina Sudecka. W Kotlinie Kamiennogórskiej powstaje silna grupa hodowców z szerokimi perspektywami. To słowa wicemarszałek województwa dolnośląskiego pani Iwony Krawczyk, która uczestniczyła w tym spotkaniu. W sumie macie 902 sztuki bydła mięsnego. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to myślę, że osoby jak gdyby znające się na temacie, a wiem, że to jest spora ilość, na pewno pokażą Wam narzędzie, instrumenty i QMP, które sprawi, że poczujecie wartość tego, co robicie. No ale oczywiście dlaczego tu jestem? Bo wierzę bardzo mocno w to, że jesteście grupą, która nie tylko bardzo mocno wpływa na rozwój mojego regionu, w którym mieszkam, ale także na rozwój Dolnego Śląska. Dzisiaj mamy do czynienia ze spotkaniem producentów bydła mięsnego. Państwo na pewno pamiętacie, że 5 lat temu rozpoczęliśmy duże lobbowanie i pozyskiwanie i informacji, jak również możliwości rozwojowych dla producentów grup mlecznych. Dzisiaj pora, żeby zastanowić się i skupić się, jakie znaleźć narzędzia i jakie znaleźć instrumenty, aby hodowcy bydła mięsnego mogli również korzystać z przywilejów. A co za tym idzie, aby ta hodowla była dużo bardziej opłacalna. Dzisiaj specjalnie na nasze zaproszenie, na zaproszenie mojego kolegi, radnego Sejmiku Wojewódzkiego, a jednocześnie prezesa zarządu klastra Wołowina Sudecka, przyjechał do nas prezes Stowarzyszenia Hodowców Bydła Mięsnego i właśnie ma za zadanie zaprezentować, w jakim kierunku idziemy w naszym kraju, jeżeli chodzi o hodowlę bydła mięsnego, jakie należałoby spełnić warunki, aby ta hodowla była dużo bardziej opłacalna. Zadanie właśnie klastra, który powstał w zeszłym roku, jest nas 66. Podpisaliśmy umowę o współpracy. Nie tylko hodowcy są, ale z różnych branż. Jest gastronomia, jest przetwórstwo, jest edukacja, uniwersytet przyrodniczy. Także dosyć szeroki zespół ludzi, który ma za zadanie, żeby wypracować takie mechanizmy, żeby bydło wróciło na stoki górskie. Bo w tym temacie w ostatnim okresie czasu jak gdyby nastąpiła regresja. A to też i po to, żeby poziom ekonomiczny hodowców, rolników na terenach górskich po prostu poszedł do góry, żeby mieli po prostu godnie żyć. To nie tylko turystyka jest naszym atutem, ale i też rolnictwo powinno być. I ten system krótkiego dystansu od producenta do stołu no, powinien być zachowany i żebyśmy my tutaj w tym obrocie wewnętrznym swoje własne produkty serwowali w restauracjach, w hotelach, willach naszym gościom, którzy przyjeżdżają na tereny górskie, zarówno do Kotliny Jeleniogórskiej, jak i też do Kotliny Kłodzkiej, czyli obejmujemy tą swoją nazwą Wołowina Sudecka, całe Sudety i chcielibyśmy wypromować produkt regionalny Wołowina Sudecka. Unia bardzo duży nacisk kładzie na promocję tego znaku. Chce, aby w Europie i na świecie ten znak był coraz lepiej rozpoznawalny, w związku z tym chętnie wspiera finansowo kampanie, które zmierzają do promowania takich produktów. Wołowina Sudecka ma możliwość uzyskania takiego znaku. To są procedury dość długie, trwają 3-4 lata, ale jak się je teraz rozpocznie, to za 4 lata będzie koniec procedury i będziecie mogli tym znakiem opatrywać. To będzie też Wasza decyzja. Ten znak da Wam dostęp do środków, ten żółty znak da Wam dostęp do większego wsparcia do środków unijnych. Przede wszystkim Wołowina Sudecka pokazała się jako produkt taki regionalny, próba wypromowania tej wołowiny i powiedzenie
dlaczego i po co jest nam potrzebny certyfikat takiej jakości dla wołowiny, który da nam gwarancję, że wołowina kupiona z takim certyfikatem będzie wołowiną zdrową, bezpieczną i do spożycia dla mnie i dla Państwa konsumentów będzie to taki wyraz właśnie jakości i gwarancji, że wołowina będzie dobra. Dzisiejsze spotkanie właśnie to jest taka tematyka. Zaprosiliśmy rolników z całego powiatu kamiennogórskiego, żeby pokazać im nowe trendy w tej dziedzinie gospodarki naszej polskiej.